Najgorsza sytuacja, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić, najgorsza pod względem psychicznym, to jest sytuacja, kiedy jestem więziony przez nieznanych mi osobników jakąś karetką więzienną w nieznanym kierunku z nieznanego powodu. Bardziej przerażającej sytuacji nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Kiedy ja nie wiem, dokąd jadę, po co jadę, kiedy ja nie wiem, co się ze mną dzieje i co się ze mną będzie działo. Kochani, po co wam to mówię? Ponieważ czasami tak się zdarza, że ludzie uwielbiają jeździć karetką więzienną w nieznanym kierunku. Co to znaczy? To znaczy, że sami nie panują nad sytuacją, sami nie kierują sytuacją, sami nie decydują, dokąd jadą, sami nie decydują, jak szybko jadą, sami nie decydują, z kim jadą. Ta jazda karetką więzienną jest symbolem naszych emocji. Ludzie czasami zupełnie nie kontrolują swoich emocji, twierdząc, że oni tak naturalnie reagują na sytuację, że on stracił panowanie nad sobą, że ona nie wiedziała, co robi, że oni stracili możliwość kontrolowania swoich zachowań i swojej osoby. Czyli znaleźli się w amoku, to znaczy, że są nieodpowiedzialni w tym momencie za to, co robią. Uważam, że jest zupełnie inaczej. Uważam, że tak jak człowiek nie ma prawa wsiąść za kierownicę, jak ma powyżej 0,2% alkoholu, to znaczy, że on ma zapanować nad tym, że ma dalej nie pić. A ludzie uważają, że ktoś ich zdenerwował i potem już poszło. I kochani, dlatego jeżeli zauważysz, że się irytujesz, to wyobraź sobie, że właśnie wsiadłeś do karetki więziennej. Za chwilę możesz nad niczym nie panować. I życzę ci, aby to ci się nigdy nie zdarzyło.